trochę ciasno. Te śmieciągi raczej nie zostaną tu wyładowane. A tutaj zebrałem trochę badziewia. Jest trochę drutu. Gdzie był drut potrzebny? Przezielony? Nie. Siedem zielonych. No i robotyka ma się już ku końcowi. O, tutaj się, świetnie, że to się zapchało, bo akurat tego szukam. Jest. Amunicja. Amunicja też nas zapycha w tym momencie. No i została w ogóle wyładowana. Ja wrzucę to, co nazbierałem i trochę tej amunicji ściągnę. Ponieważ ona blokuje. No już, zapchany plecak amunicją. W takim wypadku mogę pójść i rozładować. No, wszystko jest zapchane, no rany. Robotyka już prawie wynaleziona. A tutaj pasowałoby też, by jakieś skrzynie były. Ale skoro nie ma tutaj żadnego tłoku, wszystko na bieżąco jest przesyłane, to chyba nie ma sensu. No i jest. I to ten wielki krok w kierunku robotyki logistycznej. W końcu. Tylko że ona wymaga jeszcze lotnictwa. O, to jeszcze mały falstart. Zobaczmy, co ja mogę produkować. Tak w ogóle. Tutaj produkuję trybiki, na chwilę to wyłączę. No i mogę już układy, mogę już silniki. Czyli to jest najwyższy czas właśnie, by zacząć to produkować, a później nie czekać. Wyprodukowałem trybiki, niech się dalej produkują. A ja muszę produkować linię, która będzie tworzyć, no, dla przykładu czerwone układy. Jest tu miejsca trochę? Trochę jest. No, przenieśmy to. To tak, teraz jedna fabryczka. Bliżej. A właściwie to zróbmy tak. Co jest wymagane tak w ogóle do niebieskich układów? Do czerwonych. Do czerwonych układów wymagany jest układ elektroniczny, plastik i miedziany drut. Układ elektroniczny, plastik i miedziany drut. Układ elektroniczny, plastik. Plastik produkuje tutaj. Czyli zróbmy tym razem, tylko że jeszcze nie mam wynalezionych drutów tych kolorowych, czy mam? No nie, ominąłem je. Plastik. Tutaj zrobimy fabryczki. Ile ich mam? Mam 6. Raz. Dwa. Trzy sztuki. No i tutaj będzie ładowany plastik. Plastik tak naprawdę może być tymi długimi podawany. Raz, dwa, trzy sztuki. Że mi się zawsze chowają. Tutaj mam zapchany pasek. To tak. Tędy będzie mógł jechać plastik. Chyba nie w tą stronę. Dobrze. Dotąd mam plastik. Teraz tak. Tutaj będą czerwone układy. Już mogę sobie powybierać. Czerwony. Czerwony i tutaj czerwony. I czerwone układy oprócz plastiku wymagają jeszcze miedzianego drutu. Oraz układ elektronicznego. Układ elektroniczny muszę sobie dostarczyć. Czyli tutaj muszę mieć ten filtrujący.
i filtrujący będzie tutaj wrzucać na linię zielone. Są zielonki i zielonki będą następnie musiały przejechać tutaj pod spodem. Dotąd. Zrobię oddzielne, po prostu by się to nie rypało. Choć mogłoby równie dobrze działać na jednym. I tutaj brakuje drutu. Czy drut tędy jeździ, czy też po prostu brać płytki? A gdzie już nawet płytki przestają jeździć. Dobra, weźmy po prostu drut. Trochę prądu. No dobrze, opady już tutaj jeżdżą. Nie w tą stronę. Tak, dotąd. No i tutaj muszą w tą stronę jeździć. Tutaj damy drut. Jest drut. Z tej strony będą jeździć układy. Już tak, że tak powiem, po Bożemu będzie. I tak, jeden będzie ładować. A jeden, czyli nie jeden, tylko po prostu długie, będą to wyładowywać. Na drugi pas. Są trzy sztuki. O, koniec. Koniec, muszę troszkę dozbierać. A tutaj wstawię coś po prostu, by to było cały czas zbierane. Tutaj raczej szybkie by się przydały. I skończył mi się. Jeszcze jeden jest potrzebny. I do tego oczywiście, jak zawsze, prąd. Dobra, gdy się to po prostu to zapcha, to zawsze będzie sytuacja, że zapasy będą się tam gromadzić. No, a tutaj po prostu do skrzyni będę ściągać produkty. I także tutaj muszę prąd doprowadzić. Jest. No i zapomniałem tutaj, że jeszcze prąd jest potrzebny. No jest, fabryczka ruszyła. Mam już... Prawie mam, czego brakuje natomiast. Brakuje miedzianego drutu, a czemu? Nie, dobrze jest. Co ja mądrego zrobiłem? To będzie ładować plastik. Natomiast nie ma ładowania drutu, no. Proste jak drut. No i jest, w końcu mam czerwone układy. Myślę, że trzy fabryki to aż nadto. Zobaczymy, jak się to będzie toczyć. No i już, zielone zjeżdżają. Co dalej będzie potrzebne? Mogę już nawet chyba niebieskie... Nie, niebieskich jeszcze nie. Znaczy pewnie mogę, tylko że to w fabrykach się tworzy, tego nie wytworzę. Ale przy jedynce jest? A, nie wytworzę, przecież tu jest kwas siarkowy. Co dalej? Siarka. Muszę także iść w kierunku siarki. Jeden zakład chemiczny. No i tutaj właśnie jest sytuacja, kiedy po prostu zielonych brakuje. Ale będą się gromadzić tutaj zapasy.
A drut, z drutem wielkiego problemu nie będzie. O, widzę, że te już się zapychają powoli. Gazolo pewnie nie. O, i gazolo się zapchał. Tutaj. Tu już też jest na maksa, ale tutaj wszystko się trzyma. O! Szybko schodzi. Dajmy nieco. Jeszcze jedna skrzynia. Tak na wszelki wypadek, taka o dużej pojemności. Po prostu wszystko się zbierało jak leci. A tutaj muszę jeszcze sprawdzić, co jest potrzebne do tego, by produkować siarkę. Do siarki jest potrzebna woda oraz gazol. Gazol mam tu. Gdzie jest najbliższe źródło wody? Mogę stamtąd doprowadzić. No i pójdziemy stąd po prostu siarką. Widzę, że wszystko tutaj się przynosi, jeśli chodzi o produkcję. No dobra, to siarkę. Najpierw może zakład stawię, a później będę się bawił w kombinowanie. Zróbmy tak i to potrzebuje. Tutaj będę produkować siarkę. Siarka potrzebuje gazolu oraz wody. Tutaj muszę doprowadzić wodę, czyli do wody będę musiał stworzyć pompę. Czy pompa wymaga prądu? Chyba nie. Co jest? Czemu nie mogę jej postawić? Musi być chyba prosty brzeg. Tak nie za bardzo. O, tu coś jeszcze. I tak łapię. No, widzę, że nie wszędzie mogę ją usadzić. No i tak. Kilka tych ukrytych, po prostu nie przeszkadzało mi w bieganiu. A jak tam z amunicją? Miałem tu 100 amunicji, zostało 97, czyli bardzo powoli schodzi. Skoro już tu jestem, to zupełnie może. Właśnie to jest trochę takie dziwne, że jak jeśli mam jedną, chcę otworzyć drugą, to mi nie pokazuje, muszę po prostu wejść i dopiero wtedy widzę. Jest. Produkowało się już trochę, 10 sztuk wystarczy w zupełności. Jakoś tak, tutaj stąd. Dotąd. To brakuje po prostu jeszcze mi zwykłych rur. Powinien to wszystko połączyć, ponieważ tamte nie skręcają. To zresztą też nie. No jest, tu już jest prawie. Teraz jest woda. A ja jeszcze potrzebuję gazolu. Czyli stąd pobierzemy gazol. Znowu koniec. Gdzie są rury? Tutaj są rury. Myślę, że te rury trochę będzie coś, co wkrótce będę dosyć często używać. Czego będę dosyć często używać? No jest. Już mam. Produkują się, to teraz muszę to rozładowywać. Czyli szybki podajnik. Niestety tylko jeden mam. Podajnik stąd, wyładowuję do skrzyni. No i mam, już mam po prostu produkcję. Tutaj. Siarki. Lotnictwo już prawie że skończyło. Siarka, co dalej? Amunicja na razie nie jest potrzebna. Fabryczka. Czy jeszcze mam fabryczkę produkowaną? Mam. I w fabryce mogę budować rzeczy, których ja sam już nie będę mógł tworzyć. Czyli silniki. Silniki wymagają stalowej płytki, żelaznego koła zębatego oraz rury. Gdzie to budować? Myślę, że właściwie to nie ma znaczenia gdzie, jeśli będzie to jeździć tędy. Ale chyba muszę zatrzymać produkcję taśmociągów, ponieważ jeździ tu zatrzęsienie. Wróćmy do taśmociągów. Gdzie ja je mogę znaleźć? Tutaj była jedna sztuka. Czy to było wymagane? Nie, taśmociągów nie trzeba. Czyli taśmociągi na razie przełączamy, by nie zostały produkowane. Także te, które wyładowują, przełączamy.
Czyli jedna linia myślę, że wystarczy. Gdzieś tu były jeszcze produkowane. O, wszystko się świeci. Których brakuje? Zielonych. Czy jakieś zielone mam? Tylko jedną sztukę. I w takim wypadku fasowałoby o nie zadbać ręcznie. Tu jest zielonych produkcja i tam jeszcze. Czego tu brakuje? Właściwie to niczego. A jak z drutem? Drut nie jest produkowany, ponieważ nie jeżdżą płytki. Czy może inaczej, one jeżdżą, tylko że to wszystko jeździ bardzo wolno. No, drugi wyłączymy, bo widzę, że już węgla mało jest na linii. No i brakuje tych płytek. W takim wypadku to by oznaczało, że muszę przetopnię nową zbudować. Albo przynajmniej wrzucać na linię surowiec w postaci, no to widzę też niby jeździ, surowiec w postaci rudy miedzi. Jeszcze mam jedną sztukę. To może po prostu zbuduję, że tak, żeby kamienia mi tego nie brało. Jakbym tego nie planował, to i tak ten kamień będzie ściągany. To może zróbmy w ten sposób, by ten kamień już musi być produkowany, był produkowany. Jedna skrzynia. Właściwie to by było dobrym rozwiązaniem zamiast taśmociągów, ponieważ są ładowane do skrzyni. A później dopiero można je wyładowywać i to wyładowywać to, co jest nam potrzebne. Czego tu brakuje? O! Właśnie miedzianych płytek. No akurat w tym wypadku korki się przydały. Te miedziane płytki nagle zaczęły znikać, ponieważ ja wybudowałem więcej fabryczek drutu. Ach, wszystko wrzuciłem. Oddawać mu. Inaczej nie wyprodukuje niestety tych kolejników. Na zapas wziąłem. No i tak, tutaj będziemy wyładowywać, ale tylko rudę. A ruda już dalej może sobie tutaj wjeżdżać. Zostanie później podjęte. Nie, w tą stronę to po prostu będzie naokoło jeździć. Lepiej po prostu, jeśli zbuduję coś, co ją włączy do ruchu. Tylko to z kolei wymaga znowu płytek, a płytki przed chwilą wszystkie zużyłem. Ech, na szczęście. Teraz tutaj. A, i tu jest następna fabryka drutu, która pożera płytki. Amunicja też mnie trochę blokuje. Zbędę się tej amunicji. No i jest. Jest. W końcu się udało. I teraz roboty będę mógł budować. Czy najpierw wynajdywać. 150 to nie jest dużo. Okej, amunicję muszę zrzucić. I zobaczmy, czego tutaj brakuje. Amunicja wyrzucona. Tutaj miałem jakiś zapas płytek. Właściwie już się zrobił dosyć duży zapas płytek. A tutaj brakuje zielonych. Czy ja mam jakieś zielone w zapasie? Mam, pozbierałem tam. No i jest. Czegoś mi brakuje? Na razie nie. Musiałbym się natomiast czegoś pozbyć. Gdzieś tu była kiedyś taka samotna skrzynia, która to wyładowywała. To są graty. Co to mogę wywalić? Już
już się zaczęło zapychać. Czy to drewno wejdzie? Nie wejdzie, jest zapchane na max. To są płytki. A no właśnie, to są płytki, tylko te taśmociągi pierniczone wszystko pozapychały. Czy jest coś, co mi niepotrzebne? Jest kamień. Drewno też tego nie potrzebuje. Siarka. Na razie nie buduję ten mur, tego muru, więc się go po prostu pozbędę. No tutaj pozbędziemy się tych tutaj beczek. No i wracając później, raczej teraz do produkcji. Tutaj produkujemy siarkę. Siarki już jest dosyć dużo. Można ją będzie dalej tutaj wprowadzić. Co z niej powstanie? A ja potrzebuję... Gdzie są? Tu są. A ja potrzebuję znowu silników. Czy ja już mogę budować silniki? Mogę. I ten silnik wymaga stalowej płytki, żelaznego koła oraz rury. Rury są produkowane z płytek. Kurde, jaka masa płytek teraz będzie szła. W takim wypadku... Piece już wkrótce będą. A jak tam tutaj produkcja? Dobra, to trochę pościąga. Tego troszkę jest, tu nic nie jest produkowane, ponieważ brakuje... Czego brakuje? Brakuje stali. Braki się biorą z tego po prostu, że to się prawie nie rusza. Pomożemy temu nieco. Jeszcze troszkę zmieszczę. Nie wiem, co tu słup robi. No ale jest. Trybiki. Na bieżąco jest to zużywane. No tak, brakuje płytek. Płytki sobie tam nieco jeżdżą i na chwilę zaczną jeździć, a ja będę musiał je tutaj dostarczyć. Teraz jeszcze. Fabryczki sobie po prostu wrzucę teraz na pasek. Wieżyczki nie są mi w ogóle potrzebne. No i tak, tutaj powiedzmy, że będę produkować silniki. Silniki wymagają... Jest silnik. Silnik wymaga stalowej płytki, żelaznego koła oraz rury. Czy trzy pasy dojdą? Dojdą spokojnie. Więc tymi trzema pasami po prostu będziemy tam niżej ładować. Jest. Będę potrzebował trzech takich podziemnych transporterów. Raz, dwa, trzy. Do tego po jednej skrzyni by to łapać. Jeszcze jednej brakuje. A, pozbyłem się drzewa. Gdzie jest najbliższe drzewo? Tutaj jest jakiś mini las. No i jest. Z tych skrzyń będziemy wyładowywać. I ładować też na skrzynie. Brakuje teraz pasów. I te podziemne. Może ich więcej produkuję. Za chwilę będzie jeszcze gdzie indziej. Trzeba. Dobiegniemy tu. Ten jakiś na odwrót się postawił. Dziwnie.
Może nie w tą stronę. Dobra. Do góry. I co będę, że po kolei? Rura. Koło zębate. Właściwie mogę lokalnie wytwarzać. Rurę będę wytwarzać. Raz jeszcze. Stalowa płyta, koło zębate i rura. Stalowa płyta i podajniki filtrujące. Stalowa płyta. Trybiki, dobrze mówię. Kurde, zapomniałem. Trybiki i rura. No tak, tutaj wejdą na drugie pole trybiki. Tutaj jest potrzebny trybik. Od razu to zasilę. A tutaj metalowe płytki. Płytki, ponieważ będę sobie sam wytwarzać to, czego mi potrzeba. Płytki będą gromadzone tutaj. Tutaj wszędzie prąd znowu. Jest. A tutaj będzie fabryczka. Fabryczka będzie mi produkować surowce w postaci... Znaczy nie surowce, produkty. W postaci rury. I one będą wyładowywane. No i jest. To teraz brakuje mi tylko tej stali. Tutaj jakaś frunie. Załadowana. No i jest. Dobra, to jeszcze chwila. Przeładowana. I teraz muszę to wszystko ładować. Tutaj chyba raczej za pomocą szybkich podajników. Już muszę chyba powoli przechodzić na te szybkie. Jest. I jak zawsze problemem jest prąd. Ale widzę, że mi się skończyły słupy, więc się tego pozbędziemy, zastąpimy je lepszymi. I tak. Tu wystarczy. No jest. Stąd będą... Tutaj będą tworzone silniki. Tylko, że roboty wymagają lepszych silników. Mianowicie tych czerwonych. Jest silnik elektryczny. A ten wymaga zwykłego silnika, układu i smaru. Zielony smar. Zielony smar znowu powstaje gdzie indziej. Jeden zakład chemiczny. O, widzę, że drut na bieżąco idzie. Dawać mi ten zakład. Zakład. Co jest potrzebne do smaru? Do smaru potrzebujemy mazutu, czyli tego. Smar. Ale smar musiałem pakować w beczki. Więc zamiast tego zrobimy w ten sposób, że postawimy... Gdzie te fabryczki? Tutaj są fabryczki, tak? Tu. I tu będziemy produkować silniki. A silniki powstają w tym. Tylko by to po prostu miało ręce i nogi. Dawać drzewko.